Witam serdecznie Państwa. Panie profesorze, zapraszamy tutaj. Witam wszystkich Państwa w galerii Salon Akademii na otwarciu wystawy wierzchowej papierowej wieży Paweł. Wystawa jest realizowana w ramach 25. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Szczególnie pragnę przywitać dyrektora Muzeum Plakatu w Milanowie, pana Mariusza Chmielowskiego. Zmiana, bo tam była dawka. Exhibition, the tip of a paper tower of Babel, and the exhibition is organized in the framework of the 25th International Exhibition of Posters, Biennial Exhibition of Posters in Warsaw. And I'm particularly pleased to welcome director of the Poster Museum in Wilanów, Professor Mariusz Chmielowski. Witam serdecznie pana dyrektora Muzeum Narodowego, pana Piotra Rybko. I'm happy to welcome director of the National Museum, Mr. Piotr Rybko. Witam kuratora wystawy, pana Zdzisława Szubera. I'm pleased to welcome the curator of the exhibition, Mr. Zdzisław Szubert. Witam serdecznie pana profesora Lecha Majewskiego. And I'm happy to welcome Professor Lech Majewski. Proszę Państwa, już po raz trzeci gościmy Międzynarodowe Biennale Plakatu w Galerii Salon Akademii. Salon Akademii ma 7 lat, także praktycznie od samego początku istnienia galerii. Jest nam bardzo miło, że możemy kontynuować współpracę i deklarujemy się na przyszłość. So it's already for the third time that we house here the International Biennial Exhibition of Posters here in the Salon of the Academy. And in fact, the Salon of the Academy has been operating for 7 years now. So since the very beginning, we've been hosting the biennial exhibition, and we are very pleased that we can continue this cooperation in the future as well. Jeszcze raz chciałbym przywitać bardzo serdecznie międzynarodową społeczność grafików, plakacistów, którzy przyjechali na tą wystawę, ale także na Biennale Plakatu, które będzie otwarte jutro, ale to już pan dyrektor powie o tym wszystkim i profesor Lech Majewski. So I'm very happy also to welcome an international community of graphic artists, poster artists, and tomorrow, in fact, the biennial exhibition of posters would be open, and today we will be enjoying this exhibition, and all the details will be now presented by the director. Miło jest mi przywitać Państwa na tej wystawie. Rezultat wielomiesięcznej pracy dużego zespołu ludzi. Ja mogę zacząć od podziękowań, ponieważ zdarzało mi się, że na końcu o tym zapominałem. Więc chciałbym przede wszystkim podziękować gospodarzom Salonu Akademii, który od ostatniej edycji Biennale powiększył się o 2 dodatkowe sale, dzięki czemu w ogóle ta wystawa była możliwa w tym kształcie. A przede wszystkim całemu zespołowi koleżanek i kolegów z Muzeum Plakatu, którzy mnie wspomagali, a przede wszystkim pani Monice Rybiecińskiej za stały kontakt z działem magazynu, z działem dokumentacji fotograficznej, służyła zawsze pomocą i oddała ogór. Ogromne zasługi dla tej wystawy. I'm very happy to welcome everyone.
And let me first of all thank everyone so that not to forget, because it happens to me sometimes, that I forget to extend my thanks. So this exhibition is possible thanks to 7 months of few months work of a big team of people who are very committed to it. And I'd like also to thank our hosts, the Salon of the Academy, which recently has acquired, let's say, 2 new rooms, and thanks to that, this exhibition is possible in that size. And let me first of all also thank our colleagues from the Poster Museum in Wilanów. They've been very helpful, especially Madame Monika Lebiedzińska, who helped us contact all the way, all the time, the stores where the posters are kept, and she was a very useful contact with the people involved in documentation and storing these posters. Następną osobą, której chciałem podziękować, to Małgorzata Myślicka, konserwatorka Muzeum Plakatu w Wilanowie, która 98 plakatów spośród tych 102 wiszących wymagało jej ręki. Zrobiła to znakomicie, a zwłaszcza jestem jej szalenie wdzięczny za zdjęcie z płyty paździerzowej z plakatu Ejko i Sioki do filmu Niewinne, który wisi w następnej sali. So I'm particularly grateful to Madame Małgorzata Myśliwska, who is involved in restoring pieces of art. She's an art conservator and she's very good at it. She did her really best job to restore 98 out of 102 posters displayed here at this exhibition. Especially I'm grateful for restoring, for conserving the poster by Yoko Yoshimi for the movie The Innocent. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że to nie, te plakaty nie były aż w tak strasznym stanie, żeby wymagały gruntownej konserwacji, ale pani Małgorzata uznała, że wymaga przynajmniej oczyszczenia, przynajmniej do takiego stanu, jaki uważała za stosowne, żeby można by pokazać publicznie niektóre plakaty po 50 lat. Well, in fact, let me add that these posters were not in such a bad condition. However, Małgorzata thought it would be really good if she did some at least cleaning, because some of those posters were really stored for over 50 years, so she wanted them to look nice to the public after some cleaning. Chciałem jeszcze podziękować Aleksandrze Oleksiak i Małgorzacie i Ani Towarzyszyk, które pomagały mi również przy tej wystawie i również tutaj już na miejscu, nie tylko w Muzeum Plakatu, ale przy całym powieszeniu podpisów. So also like to thank Aleksandra Oleksiak and Ania Towarzyszyk, were helpful as well, not only in the Poster Museum in Wilanów, but they also were very helpful by setting and arranging this exhibition here in this venue. Postaram się teraz o meritum mówić krótko, ale niestety jest tutaj parę rzeczy do powiedzenia, więc proszę o cierpliwość. So I'd like to discuss now substantial things in brief, but please be patient because there is a great deal to be said about the exhibition. Autorem tytułu wystawy jest Mariusz Dorosky, którą przypomniał się artykuł Jana Lenicy z jego relacji z 7. Biennale Plakatu pod tytułem Papierowa wieża Babel, zamieszczony w czasopiśmie Projekt 76. So, in fact, the title of the exhibition was created or recalled by Mariusz Dorowski
who recalled in turn the article written by Jan Lenica. And this article was about the 7th International Biennial Exhibition of Posters, and the title was The Paper Tower of Babel. Ja dodałem jedynie słowo wierzchołek, ponieważ tutaj pokazujemy 100 plakatów.